Proszę Państwa, ja się natknąłem na zapisy ewidencyjne dotyczące niejawnego współpracownika Stasi o pseudonimach Jakob i Student, zarejestrowanego w 1989 roku przez tzw. Operative Grupę Warszał. Przy tych aktach rejestrowych w tym dzienniku rejestracyjnym są dane osobowe dotyczące tej osoby i one się pokrywają z danymi pana premiera Mateusza Morawieckiego. Niestety nie można powiedzieć na dzień dzisiejszy, co jest w teczkach, jakie Stasi zgromadziło, ponieważ te teczki są tajne. No i to prowadzi do sytuacji dziwnej, to znaczy obce państwo dysponuje jakimiś tajnymi dokumentami na temat człowieka, który w Polsce pełni funkcję premiera. Polska opinia publiczna, polscy dziennikarze nie mogą się dowiedzieć, co tam jest, a w kontekście rozmaitych decyzji politycznych, jakie pan premier podejmuje, no jest to wszystko dwuznaczne co najmniej. Proszę Państwa, Państwo nie zdają sobie sprawy z ciężkości tego oskarżenia. Jeżeli ono jest nieprawdziwe, to tutaj stojący Leszek Szymowski praktycznie skończył karierę jako dziennikarz śledczy. Jeżeli jest prawdziwe, no to proszę Państwa, proszę zdać sobie sprawę, że wbrew temu, co sądzą Polacy i co czytali w prasie PRL-owskiej, NRD było państwem bardzo wrogim Polsce. To, że siedziało cicho, no to dlatego, że 11 dywizji sowieckich tam stało i dwie dywizje specnazu jeszcze oprócz tego. Natomiast było to państwo wrogie Polsce. I bycie agentem Stasi, czyli tajnym służb tamtego państwa, już wtedy no, było bardzo poważnym oskarżeniem. Akta w Stasi zostały przyjęte przez Bundesnachrichtendienst, czyli wywiad niemiecki. I ja bym w ogóle nie słuchał tego oskarżenia, bo wydaje mi się, no to jest bardzo, bardzo szokujące, że służby mogły tak daleko spenetrować nasze państwo. Ale też są pewne przesłanki, na przykład wyjaśnienia zawsze wymagało, skąd pan Morawiecki nic tego nizowego po bycie długim w NRD został nagle dyrektorem wielkiego banku, a potem co robić karierę polityczną. I mam nadzieję, że jego ekscelencja Mateusz Morawiecki się do tego ustosunkuje, zażąda od Instytutu Gałka, żeby jego teczkę ujawniono i żeby tę sprawę wyjaśnić.